Podobno diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast w cywilizacji, która dała nam tak cudowne rzeczy jak pocztę, porcelanę, pomidory, politykę, czy chociażby podroby, istnieje maleńki szkopuł, że ta cywilizacja dała nam również skutki uboczne. Przyniosła ze sobą skutki uboczne i dała nam takie rzeczy jak chociażby anoreksję, depresję, nikotynizm, nerwice, bulimię, narkomanię czy pochwicę. Pochwica jest niezwykłym, nieprawdopodobnym osiągnięciem cywilizacji, ponieważ pochwica nie istniałaby wtedy, gdyby seks był czymś normalnym, gdyby stosunek do stosunku był czymś tak naturalnym, jak do podrobów, do porcelany, do poczty czy do polityki. Niestety, całym problemem w wyjściu z pochwicy jest wstyd. Jest to, że od najmłodszych lat to, co normalne, naturalne, rzeczywiste jest uważane za zupełnie niewłaściwe. I dlatego chciałbym przedstawić wam zupełnie inny pogląd na pochwicę jako na chorobę, jako na dolegliwość utrudniającą życie milionom kobiet na świecie. I jeżeli będziecie zainteresowane, drogie panie, to zapraszam do następnego odcinka, bo w tym chcę was tylko poinformować, że tych odcinków będzie kilka. Dziękuję.